dzisiejsza uroczystość nie miałaby miejsca bez wielu, wielu osób, które przyłożyły swoją rękę do tego, aby to miejsce pamięci było godne, piękne. I za to pragnę teraz bardzo serdecznie podziękować. Pragnę w pierwszej kolejności podziękować pani Małgorzacie Wacławik-Syrokosz, która włożyła serce, czas, swoje siły i swój entuzjazm do tego, aby temu miejscu nadać na nowo tak piękny wygląd, a przede wszystkim, aby na pamiątkowych tablicach uwiecznione zostały nazwiska i żywoty tych, których dzisiaj wspominamy. Pani Małgorzato, pani jako kurator parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie także, bardzo serdecznie dziękuję za to zaangażowanie, za godziny spędzone nad tym, aby przede wszystkim poznać i zgłębić życiorysy bohaterów, a potem przywrócić ich pamięć nam wszystkim. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wytrwałość w poszukiwaniu partnerów do tego dzieła. Takim partnerem jest Fundacja Orlen, która przekazała środki, przekazała grant na odnowienie i upamiętnienie tego miejsca, miejsca pamięci. Bardzo serdecznie dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej w Katowicach za współpracę, za merytoryczne wsparcie i wszystkie merytoryczne uwagi dotyczące tego miejsca i dzisiejszej uroczystości. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wsparcie Urzędowi Miasta w Cieszynie. Pani Burmistrz, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu wszystkim, harcerzom, za Waszą dzisiejszą obecność tutaj. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Komendzie Wojewódzkiej Policji. Bardzo serdecznie proszę o przekazanie panu generałowi również naszych pozdrowień i podziękowań. Bardzo dziękuję za dzisiejszą grę na trąbce. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję również za obecność i za te żołnierskie słowa. Uczniom LOTE bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obecność i wierzę w to, że ta dzisiejsza uroczystość będzie owocowała w dalszej refleksji nad tym, kim dzisiaj jesteśmy, kim chcemy być jutro, w którą stronę chcemy podążać, za kim chcemy podążać w naszym codziennym życiu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za obecność, także przedstawicielom mediów, za Waszą obecność na tej uroczystości. Bóg zapłaci.